Mateusz, gratulacje przede wszystkim debiutu, no i zwycięstwa. Co do samego debiutu w tym oficjalnym spotkaniu, wchodzisz przy stanie 1-0, kiedy no nie ma co ukrywać, Stal nieco przycisnęła, na pewno trudny moment. I czy spodziewałeś się tego, jak w ogóle w takim momencie wchodzi się do drużyny? Dziękuję bardzo. Jest dla mnie ważny dzień, ponieważ zadebiutowałem w seniorskiej piłce i co najważniejsze, wygrany mecz, przełamaliśmy to złą passę. Mam nadzieję, że już wszystko będzie szło do przodu. No oczywiście 1-0 stan był, więc dużo też wymagali od zmienników trenerzy, żebyśmy po prostu dobrze weszli w ten mecz i pomogli drużynie zwyciężyć. Czyli tak też się stało. W pewnym momencie mam tutaj na myśli pierwszą połowę i ten rzut karny dla rywala. No niestety układał się ten czarny scenariusz. Jeszcze zanim zawodnik Stali podszedł do piłki, co było w waszych głowach? Czy kurde, no znowu to samo? Mieliśmy rozgoryczenie na ławce, ponieważ cały czas nam szczęście nie dopisywało w tych meczach i mieliśmy nadzieję, że właśnie w tym meczu nam dopisze. Tak też się stało i całe szczęście zawodnik Stali, Stalowa Wola przestrzelił. Czekaliśmy na to zwycięstwo długo i powiedz, czy może te 3 punkty są takim momentem przełomowym tego sezonu, że może ta karta się w końcu odwróci i teraz już no, złapiecie jakąś pozytywną serię spotkań bez porażki. Tak, jest to dla nas impuls bardzo ważny. Pierwsze zwycięstwo, myślę, że już pierwsze koty za płoty i tylko do przodu. Dzięki i powodzenia. Dziękuję bardzo.